Guten Morgen, witamy w kolejnym odcinku Przeglądu Pola. Dzisiaj na blad bierzemy niemiecką Bundesligę, a ze mną jest dzisiaj Michał Dębski, dzień dobry. I ja prowadzący, jak zwykle, Maciej Aleksandrowicz. Pierwszym spotkaniem, które omówimy, jest mecz Borussii Mönchengladbach i Werneru Brema. Ten mecz skończył się wynikiem 2-2. Double zanotował Reitz, młody zawodnik, rocznik 2002. Myślę, że być może przyszły reprezentant pierwszej drużyny Niemiec. Zobaczymy, jak ten talent się rozwinie. Dla Werneru Brema strzelali Rafael Bur, Kolumbijczyk oraz Dukes. No i było, to nie ma co ukrywać, spotkanie wyrównane, prawda Michale? Gdzieś tam nawet statystyki o tym mówią, że posiadanie piłki było podobne, ta liczba oddanych strzałów na bramkę, czy też strzałów niecelnych tak samo. Z racji, że jest dzisiaj nas dwóch bramkarzy, no to Michał, co powiesz o występach tych bramkarzy? Tak, na pewno uważam, że bramkarze odgrywali istotną rolę w tym meczu. Mimo że padł wynik 2-2, to mieli oboje niemało roboty wcale. A strzelanie zaczęliśmy już w 7 minucie, bramka na 1-0 dla Werderu. Bramkarz Gladbachu dobrze był ustawiony, lecz nie trafił w mocno uderzoną piłkę, która wpadła do siatki. Myślę, że bramka niekoniecznie na jego konto, ponieważ drużyna mogła się przyczynić do tego, żeby w ogóle ten strzał nie był oddany. Tym bardziej zgodzę się z tobą. A co powiesz o bramkarzu Werneru Brema? Myślę, że bramkarz bardzo dobry, wysoki i uważam, że wyróżniając się w tej lidze na pewno, w Bundeslidze. Dobrze, to przejdziemy do kolejnego spotkania. Kolejnym spotkaniem jest mecz Darmstadtu z Wolfsburgiem i Wolfsburg pomimo gry w dziesiątkę już tak naprawdę od połowy pierwszej połowy grał w dziesiątkę, no bo Francuz Maxence Lecron dostał czerwoną kartkę, no ale mimo tego Wolfsburg gdzieś tam się nie poddał i dopiero w drugiej połowie rozpoczęli strzelanie. Strzelił Lovro Majer, Chorwat, dla którego jest to drugi gol w tym sezonie, nowy nabytek ekipy z Wolfsburga. No i na razie ten pomocnik wygląda dobrze, bo pomimo dwóch bramek ma jeszcze na koncie dwie asysty. Michał, co dodasz do tego spotkania? Tak, właśnie warto powtórzyć to, co powiedziałeś, że Wolfsburg zajmujący... No, podpowiem ci dokładnie, no. Bo mają oni w tym momencie dziewiątą pozycję w tabeli. Wolfsburg zajmujący dziewiąte miejsce w tabeli przyjeżdża do Darmstadtu. Darmstadt lokuje się na ostatnim miejscu i właśnie faworytem w tym spotkaniu niewątpliwie był Wolfsburg. No, na pewno. I biorąc pod uwagę statystyki, można śmiało też to stwierdzić i potwierdzić. Lecz sytuacja komplikuje się w 27 minucie po bezpośredniej czerwonej kartce. Wolfsburg, można powiedzieć, napotyka pierwsze problemy, ale pokazuje to swoje doświadczenie i pokonują Beniaminka 1-0. Oczywiście. Kolejnym meczem, który omówimy razem z Michałem, jest mecz Augsburga z Borussią Dortmund. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 1-1 i dla wielu kibiców może być to zaskoczenie, tym bardziej, że jeszcze niedawno Borussia Dortmund świętowała awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, teraz remisuje w Bundeslidze. I tym bardziej, że Augsburg obył prowadzenie bardzo szybko, był w 23 minucie, ale też szybko odpowiedź dosyć Borussii, bo 12 minut później już strzelił bramkę Malen i Holendra też trzeba pochwalić, bo on od 3 lat jest już naprawdę no ważną postacią, jakby nie patrzeć, w ekipie Borussii Dortmund. I jak oglądałem ten mecz, to naprawdę ten zawodnik się wyróżnia, stwarza sobie dużo sytuacji. Myślę, że powinien jeszcze dołożyć on drugą bramkę i mieć dublet i być może wtedy Borussia by ten mecz wygrała.
Misiu, co powiesz o bramkarze, bo na pewno mieli oni trochę pracy. Tak, bramkarze ponownie odgrywali istotną rolę w tym meczu i obie drużyny mogły stracić gola w końcówce, lecz właśnie bramkarze pokazali swoje doświadczenie i swoje umiejętności, które są na wysokim poziomie. Pierwsza bramka, na pewno gol dla Augsburga, błąd Hummelsa i napastnik z drużyny Augsburga wychodzi... Poprawię, czy to nie był Hummels? Hummels. To był zawodnik, to był Schlotterbeck. I 24-latek, no tam po prostu odleciał od napastnika Augsburga. No i kontynuuj. Napastnik Augsburga wychodzi 1-1. Kobel dobrze sklasa kąt, lecz może... Zemirowicz tam był bezlitosny, no co, nie ma nic do powiedzenia. No mogło zmylić to przerolowanie, przeprowadzenie obok niego właściwie piłki, próba obrony dużym blokiem, ale no bez szans. No to zrobił co mógł. 12 minut później, tak jak powiedziałeś, Malen wyrównuje. Uderzenie zza pola karnego i bramkarz Augsburga tutaj moim zdaniem nie zachował się najlepiej. Miał dużo czasu na skorygowanie tej pozycji i na pewno mógł przyczynić się do tego, żeby tę piłkę obronić. Może krok do boku, nie? Możliwe, też tak myślę. Ale warto jeszcze wspomnieć, bo tu końcówka odgrywa bardzo ważną rolę. 70 minuta, niefortunny rykoszet i pomocnik Augsburgu wychodzi 1-1 z Kobelem. Kobel świetnie, dosłownie artystycznie skraca kąt i broni małym blokiem i utrzymuje Borussię w grze o 3 punkty. I teraz bierzmy pod uwagę 88 minutę. Dośrodkowanie, okolice 7 metra i Füllkrug popisuje się doskonałym wręcz uderzeniem z nożyc. Bramkarz Augsburga świetnie popisuje się refleksem i pracą na nogach, sparuje piłkę na słupek i daje drużynie remis. Kolejnym meczem jest spotkanie Bochum i Unionu Berlin. Były zespół Jacka Górnackiego pełnie pokonał ekipę z Berlina 3-0. Muszę powiedzieć, że na pewno wyróżniającą się postacią, myślę, że się ze mną, Misiu, zgodzisz, był Japończyk, strzelec pierwszej bramki, Asano, i na pewno on mógł mieć tych goli znacznie więcej. Drugą bramkę strzelił Portugalczyk Gonzalo Paciencia, a w 78 wynik spotkania ustalił Austriak Kevin Stroger, pewnie zamieniając 11 na bramkę. No i tutaj nie ma co ukrywać, Bochum było zdecydowanie lepszym zespołem na początku gdzieś tam spotkania, Unią sobie stwarzał sytuację, ale pewnie, tak jak mówiłem, Bochum wygrało ten mecz i w tym momencie są oni na 13 miejscu w tabeli, a Unią Berlin jest dosłownie nad włoskim, nad strefą spadkową, bo zajmuje 15 miejsce. Co dodasz? Tak, właśnie mecz na pewno drużyn z dołu tabeli. Bochum u siebie podejmuje fatalny w tym sezonie Unią i tu nie ma się co ukrywać. Miał na swoim koncie tylko 10 punktów. Bochum zdecydowanie przeważał w tym meczu. Stworzyli sobie 21 sytuacji bramkowych i oddali 7 strzałów na bramkę. Bramkarz Unionu popisał się tylko 4 interwencjami i ekipa z Bochum pewnie rozbija Unią 3-0. No i to chyba było na tyle. Kolejnym spotkaniem, które omówimy, jest starcie Mainz z Heidenheim i tutaj po części zaskoczenie, bo Beniaminek wygrywa 1-0, zachowuje czyste konto, zaczyna szybko strzelanie, co prawda tylko jednej bramki w tym meczu, ale szybko, bo w 12 minucie na listę strzelców wpisuje się Peringer i dla Niemca jest to drugi gol w Bundeslidze w tym sezonie. Co tu dużo mówić, no Mainz raczej dominowało w tym spotkaniu. Posiadanie piłki mieli znacząco lepsze, tak samo sytuacje bramkowe, chociaż to Heidenheim miało te sytuacje czasami dogodniejsze, ale ja tutaj myślę, że ty też na pewno to zaraz dodasz. Pochwaliłbym Kevina Millera, bramkarza Heidenheim, bo on naprawdę ratował po prostu ten zespół.
Tak, na pewno przyczynił się do wygranej drużyny Heidenheim. Ponownie mamy, moim zdaniem, do czynienia z niespodzianką tego sezonu, negatywną niespodzianką, ponieważ Mainz zajmujące... Czy negatywną? Myślę, że negatywną, ponieważ Mainz zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i mimo właśnie tej dominacji w tym meczu, oni i tak przegrywają ten mecz, często tracą punkty, no i na pewno potrzebowaliby tego zwycięstwa. Zwłaszcza z taką drużyną. Po pierwsze dałoby im to na pewno dużo pewności siebie na następną kolejkę, która odbędzie się bodajże już chyba po świętach. Zgadzam się z tą kwestią. Tyle. Przejdziemy do kolejnego spotkania. Kolejnym spotkaniem, które omówimy, jest mecz RB Lipsk i Hoffenheim. RB Lipsk, który po tym meczu zajmuje trzecią lokatę w Bundeslidze, a Hoffenheim siódme. Tuż za miejscami gwarantowanymi grę w europejskich pucharach na przyszły sezon. No i RB Lipsk, moim zdaniem, był faworytem w tym meczu. Tak też mówią kursy bukmacherskie. I Lipsk pewnie wygrał 3-1 w tym spotkaniu. Trzeba powiedzieć, że bramkostrzelni w tym meczu byli obrońcy, bo bramki strzeliło aż 3 obrońców. Dwóch z RB Lipsk, dokładnie Klosterman i Francuz Simakam, też młody talent, oraz Ozan Kabak, były zawodnik chociażby Liverpoolu. A jedną bramkę dołożył Emil Forsberg, który, jak wiemy, gra już ostatnie mecze w RB Lipsk, bo ma dogadane przejście do MLS, do Red Bull New York. Michał, co dodasz o bramkarzach w tym spotkaniu? Na pewno na wstępie trzeba pochwalić bramkarza Hoffenheimu. Baumann spisywał się wyśmienicie w bramce, mimo że skapitulował aż 3 razy. Trzeba dodać również, że do powiedzenia miał niezbyt dużo, ponieważ wszystkie bramki spadały prawie że do pustej. Ale w pamięć zapadła mi jedna interwencja z 36 minuty, gdy Xavi Simons popisał się świetnym rajdem i wjechał w pole karne i oddał strzał kąśliwy w okienko bramki, lecz Baumann świetnie pracując na nogach, dalszą ręką broni ten strzał i utrzymuje drużynę w grze. I chyba tyle. No, no tak, no to jest solidny ligowiec. Myślę, że mógł on, mówiąc szczerze, grać pewnie w jakimś lepszym klubie, w Bundeslidze, na pewno gdzieś wyżej. Bo jest on już w Hoffenheim od 2014 roku, także no na pewno legenda tego zespołu. Kolejnym meczem jest mecz Freiburga, wysoko notowanego, obecnie zajmującego 6. pozycję w Bundeslidze, z FC Köln, które ma 3. miejsce od końca w tabeli. No i tak jak wiele osób na pewno przypuszczało, Freiburg pewnie wygrał 2-0, bo chociaż dopiero strzelani zaczęli w 72 minucie. Warto dodać, że FCK grało w dziesiątkę od 63 minuty, bo czerwoną kartkę po 2 żółtych dostał Szabot i ten mecz też był przerwany w 16 minucie z powodu zamieszek na trybunach. No, tak jak mówiłem, no Freiburg zdecydowanie dominował raczej w tym meczu, chociaż no na pewno mieli więcej sytuacji bramkowych, ale posiadanie piłki oba zespoły miały podobne. Co to też o bramkarzach? Bramkarz Freiburga uważam prawie że bezrobotny w tym meczu, natomiast bramkarz FC Köln miał aż 5 interwencji. Trochę miał pracę, no rzeczywiście. W 28 minucie bramkarz FC Köln udanie broni trudny strzał piąstkując. Piłka ciężka moim zdaniem do złapania. Uważam, że podjął dobrą decyzję, ponieważ ewentualna nieudana próba złapania mogłaby skutkować tutaj utratą bramki. No i tak jak powiedziałeś, w 62 minucie grają w osłabieniu. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ bramkarz FC Köln zaczyna mieć więcej do roboty. I bramka pod koniec spotkania. Obrońcy głowy ukrycie na pewno i tutaj z główki uderzenie. Bramkarz nie ma za bardzo nic do powiedzenia. Druga bramka padła w podobny sposób. Myślę, że tyle trzeba dodać tylko.
kolejnym spotkaniem, które omówimy, to mecz Bayer Leverkusen, czyli no, zdecydowanie rewelacji tego sezonu z Eintrachtem Frankfurt. No i Bayer Leverkusen, ekipa Xabiego Alonso, który wykonuje tą świetną pracę, no nie ma co ukrywać. Doświadczony zawodnik, ale staje się też, myślę, z niego bardzo dobry trener. Wygrywa 3-0, a mogli zdecydowanie wygrać więcej, bo po strzeleniu 3 bramek obijali oni poprzeczki, słupki i to naprawdę takie dogodne sytuacje, chociażby Wirt strzelec jednego gola. Bardzo pewnego, bo to podcinka z okolic 16 metra. Uderzył to świetnie w poprzeczkę. W słupek trafił jeden zawodnik. To naprawdę z bardzo bliskiej odległości. Dwie bramki dołożyli też, jak to mówią angielscy komentatorzy, Boniface. No i Bayer Leverkusen, myślę, że pewnie małymi kroczkami zmierza po tytuł mistrza kraju i to jest mój osobiście typ w tym sezonie, a jaki jest twój typ? Ja uważam, że tutaj mimo dobrej formy Bayeru Leverkusen, Bayern weźmie tą Bundesligę ponownie. Może tak być, tak samo jak z Borussią Dortmund w tamtym sezonie. A co to też o bramkarzach w tym meczu, bo no, Kevin Trapp 3 razy wyciągnął piłkę z siatki i pierwsza bramka trochę na jego konto. Uważam, że nie najlepszy występ. W 14 minucie Boniface strzela na 1-0. Trapp, mimo że dobrze ustawiony, nie trafia w piłkę i kapituluje po raz pierwszy. W 51 minucie piłkarze Leverkusen konstruują świetną akcję od połowy boiska. Można nazwać to tiki-taką, moim zdaniem. Tak, Xabi Alonso, Hiszpan, nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać, dokładnie. Boniface znajduje się na czystej pozycji i oddaje trudny strzał, lecz to nie usprawiedliwia golkipera Eintrachtu Frankfurt, ponieważ źle sparuje tą piłkę i dopada do niej Philipp Mong. No i miał obowiązek strzelić tutaj bramkę, dołożyć nogę dosłownie do pustej bramki. A w 50 minucie bramka Wirtza. Co powiesz, Maciek? No w 57 dokładnie. No Wirtz to mój faworyt, tak jak już na początku powiedziałem. Palce lizać, bramka. Rocznik 2003 zawodnik i no ja uważam, że kiedyś to będzie topka światowa. Ostatni mecz, który kończył tą kolejkę 15 w Bundesligi, jest starcie Bayernu Monachium, czyli obecnego mistrza Niemiec, ze Stuttgartem. No i nie ma co tutaj ukrywać, że Bayern był zdecydowanie faworytem. No i tak też się stało, tak też było. Bayern pewnie wygrał 3-0. Strzelili dodatkowo 2 bramki, ale ze spalonych. Pierwszą bramkę strzelił Harry Kane, drugą strzelił, właśnie ta druga padła ze spalonego, Kim Min-ji. Sędzia jednak jej nie uznał, ale to nie załamało Koreańczyka, który w tym roku przyszedł z Napoli po świetnym sezonie. Rozwija się bardzo dobrze ten zawodnik, ten obrońca, bo strzelił on w 63 minucie na 3-0, a jeszcze w międzyczasie wcześniej strzelił dublet swój Harry Kane, który też jest nowym napastnikiem ekipy z Bawarii. No i myślę, że Harry Kane bardzo dobrze zastępuje Polaka Roberta Lewandowskiego. No i raczej bezrobotny, trochę więcej pracy miał bramkarz Nubel, bramkarz Stuttgartu, zresztą zawodnik wypożyczony z Bayernu. Na pewno dużo interwencji w tym meczu, dużo dobrych interwencji, ale bramkarz Stuttgartu nie ustrzegł się błędów, ponieważ już w drugiej minucie, gdy Sané dostał świetną piłkę, ciężko stwierdzić tak naprawdę, co zrobił bramkarz Stuttgartu, ponieważ na 16 metrze pola karnego no Sané po prostu go mija, dogrywa do Kane'a i bez problemu tutaj Kane kończy tę sytuację na 1-0. Ale trzeba też powiedzieć, że zaliczył parę dobrych interwencji, parę razy uratował Stuttgart od utraty bramki. Dziękuję bardzo za oglądanie. W tym roku to już był ostatni odcinek Przeglądu Pola. Tak jak powtarzam za każdym razem, obserwujcie nasze social media i do zobaczenia. Cześć.